Wystawa Agritechnika w niemieckim Hannowerze nie byłaby sobą bez dużego stoiska marki Fendt, a za nami ciągnik zupełnie nowej serii 600, mówię zupełnie nowej, bo w zupełnie nowej odsłonie. Jest z nami przedstawiciel firmy Fendt, pan Rafał Mikołajczak. Panie Rafale, powiedziałem zupełnie nowa seria, ta 600 jest nam już znana, ale to jest odsłona, której jeszcze nie było. Co tutaj się zmieniło w tych traktorach? Oczywiście jest to nowa seria. Ze starej 600 została tak naprawdę tylko szóstka. Nowe modele, cztery modele do mocy aż 224 koni mechanicznych. Od jakiej mocy zaczynamy? Zaczynamy od mocy 140 koni i kończymy na 220 z Dynamic Performance. Powiedział pan, że z tej starej 600 została tylko ta szóstka właśnie. To co tu się zmieniło, jeśli chodzi o te największe zmiany? Jakie tutaj mamy jednostki zamontowane? Zmieniło się praktycznie wszystko. To co znamy dotychczas to kabina, którą widzimy za mną i system operacyjny Fendt One, który mamy do obsługi naszych ciągników. Poza tym mamy zupełnie nowy silnik. Silnik Akko Power Core 50, który jest 5-litrową jednostką. Jest to jednostka specjalnie przygotowana dla marki Fendt przez Akko Power, czterocylindrowa. Także jest to pierwszy model, pierwszy ciągnik na rynku, który generuje z czterech cylindrów ponad 200 koni, nie licząc oczywiście Power Boosta. Nowa przekładnia w tej serii, nowa jednocześnie znana, bo mamy tutaj do dyspozycji VarioDrive. VarioDrive znamy chociażby z niedawno prezentowanej serii 700, ale to samo jest rozwiązanie w serii 900 i 1000. VarioDrive, czyli niezależny napęd przedniej i tylnej osi, które tutaj ułatwiają nam obsługę ciągnika, a przede wszystkim to, na czym bardzo wielu klientom zależy, to zwrotność. Dzięki możliwości wciągania ciągnik w zakręt mamy tutaj do dyspozycji średnicę zawracania 10,2 metra. Promień skrętu to jest bardzo ważna kwestia, dlatego też będąc przy tym temacie chciałbym zapytać, jaki jest tutaj w ogóle rozstaw osi i masa. Dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to jest 13,5 tony, ładowność to jest 5,8 tony. Mamy tutaj masę ciągnika około 7,7 tony. Oczywiście w zależności od wyposażenia, od tego co tutaj będzie, chociażby nie wiem, szersze koła, inne felgi, to też już tą masę zmieni. Generalnie, krótko mówiąc, bardzo duża uniwersalność tego ciągnika. To jest nasz cel. To jest to, co chcemy zaoferować klientom. Właśnie maszynę uniwersalną, nie tylko do ciężkich prac polowych, ale też do lekkich prac polowych, do transportu, do prac komunalnych. Mamy zupełną premierę. Kiedy takie Fendy pojawią się w Polsce? Kiedy będą pracować już na naszych polach? Można je zamawiać od dzisiaj, więc to jest tylko kwestia tego, kto pierwszy zamówi. Jaki będzie termin produkcji i kiedy ta maszyna przyjedzie. Ciągniki będą produkowane w przyszłym roku. Pierwszych maszyn spodziewamy się gdzieś około połowy roku w Polsce. Seria 600 to nie jedyna nowość na stoisku firmy Fendt. Nowością jest także ciągnik elektryczny, który niebawem trafi do seryjnej produkcji. Co tutaj więcej może pan powiedzieć o tej maszynie? Jakie są jej dane techniczne podstawowe? Ciągnik Fendt Vario E107. Ciągnik w 100% elektryczny, napędzany silnikiem elektrycznym z baterii, którą mamy tutaj zamontowaną. Ciągnik ma 55 kW z możliwością zwiększenia jego mocy do 65 kW. Maszyna jest 300 kg cięższa w porównaniu do swojego odpowiednika z silnikiem spalinowym. I głównym jej atutem jest to, że oprócz zmiany źródła energii i rodzaju silnika, który tutaj mamy, cała reszta to jest dokładnie to samo, co mamy w maszynach spalinowych, także cały osprzęt w gospodarstwie, czy w firmie komunalnej, czy w gospodarstwie sadowniczym, u producentów, którzy pracują w tunelach, będą po prostu używać dokładnie tych samych maszyn. Panie Rafale, bardzo ważna kwestia, a mianowicie zasięg, czas pracy ciągnika na tej baterii i później czas ładowania. Jak to wygląda? Z doświadczeń, które mamy w tej chwili, czas pracy to jest między 4 a 7 godzin. Oczywiście jest to wszystko zależne od bardzo wielu czynników, które wystąpią, od temperatury zewnętrznej, od wykonywanej pracy, od obciążenia. Także tutaj ja wiem, że są to bardzo szerokie granice, ale no póki co, póki ta populacja maszyn elektrycznych nie wzrośnie, o takich danych możemy mówić, bo takie dane po prostu stwierdziliśmy na podstawie naszych własnych testów. Jeśli chodzi o czas ładowania, wszystko zależy od tego, z jaką mocą będziemy ładować ten ciągnik.
Możemy naładować go w 45 minut do 80% baterii, ale możemy też skorzystać z tego, że dłuższe ładowanie będzie wydłużało życie baterii i na przykład ładować go całą noc z niższą mocą. Ale też paradoksalnie, mimo tej premiery tego ciągnika, nie możemy powiedzieć, że te elektryki niebawem wyprą konwencjonalne ciągniki z silnikami diesla. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie jest takie zero-jedynkowe. Co czas pokaże? Pokazujemy tutaj ciągnik elektryczny. Pokazujemy na stoisku ciągnik również wodorowy. Pokazujemy na stoisku to, że nasze maszyny są przygotowane do napędzania paliwami syntetycznymi. Mamy różne możliwości, a jak życie się potoczy i w którą stronę pójdzie technika i technologia, może za 5 agritechnik, a może za 6, a może za 4, na pewno się spotkamy i zobaczymy i przekażemy relacje dalej.